Siema, do Cyberpunka 2077 właśnie trafiła największa aktualizacja w historii. I wow, aktualizacja jest mocna, aczkolwiek w samej grze uświadczymy teraz niestety ale mnóstwo błędów. Niektóre z nich uniemożliwią nam nawet granie w grę, tak jak w moim przypadku. O tym, czy aktualizacja 2.0 zmieniła naprawdę tak sporo jak mówiono, czy Cyberpunk to teraz zupełnie nowa gra i o tym, dlaczego wypuszczenie tak wielkiej aktualizacji tydzień przed wypuszczeniem DLC to kompletny kretynizm, pogadamy sobie w dzisiejszym odcinku. No i oczywiście omówimy sobie najważniejsze zmiany w aktualizacji 2.0 do Cyberpunka 2077. Jeżeli jeszcze tego nie robicie, a jesteście tutaj nowi, zostawcie subskrypcję na kanale i wpadnijcie na Giga, szefowego Discorda Wielka Redania. Link znajdziecie w opisie, a my zanurzmy się w patch 2.0. A zaczniemy sobie od tego, co przywitało mnie, kiedy zalogowałem się do gry po patchu. Nawet zamiana klawiszy tutaj nie naprawi tego błędu z telefonem. Niestety, w DLC będziemy zadupcać bez fona. Prosta piła. W recenzji Cyberpunka 2077 dużo mówiłem o błędach i wiele z was pisało, że nigdy w grze żadnego nie znalazło. No to jak odpalicie grę, to zobaczycie teraz. I ja też przy pierwszym przejściu Cyberpunka 3 lata temu natknąłem się na może 2 czy 3 błędy. Tym dalej w las, tym ta gra niestety ma ale więcej błędów, ale też staje się coraz piękniejsza, nie tylko pod względem graficznym, ale pod względem życia całego świata. Niestety moja przygoda z patchem 2.0 rozpoczęła się wpierw od błędu, który uniemożliwił mi odpalenie gry, a potem po odpaleniu telefon w grze w ogóle mi nie działał. A dźwięk dzwonka z telefonu towarzyszył mi przez dobre 4 godziny gameplayu. A, przeczytaj wiadomość od Wiktora, jest obowiązkowe! To jest problem, nie? Jest to o tyle ważny błąd, że w większości misji potrzebny nam jest telefon, a do samej gry została dodana zupełnie nowa misja z Wiktorem, której po prostu nie mogłem wykonać. Próbowałem wielu sposobów, by to naprawić, jednak ostatecznie mi się nie udało. I to smutne, bo aktualizacji 2.0 wyczekiwałem naprawdę niecierpliwie, a na starcie praktycznie już nie mogłem grać w grę. Sam nie miałem niestety okazji więc ograć tej nowej misji z Wiktorem, więc całość ukradnę z filmu kogoś i puszczę wam teraz, jak wyglądała ta cała nowa misja. Z tego co widziałem, jest ona dość krótka. Hej V, możesz rozmawiać? Mam wieści z liparskiego świadka, które powinny cię zainteresować. Okej, o co chodzi? Na rynek trafił właśnie pakiet aktualizacji oprogramowania wszczepów. Bardzo przydatna rzecz. Informuję cię w pierwszej kolejności, żebyś, no wiesz, zaopatrzył się przed konkurencją. Co jest w tym pakiecie? Usprawnienia systemów, nowe programy i opcje dla użytkownika. Sam zobaczysz. Dobrze. Dzięki za cynk. Skąd mogę wziąć tę cudowną aktualizację? Zainstalujesz ją u każdego lipera w mieście. Och, nie jest aż tak cudowna. O, czyli u ciebie też. Pewnie. Wpadnij w wolnej chwili. Jak widać, było to wprowadzenie do zupełnie nowego systemu wszczepów. Jeszcze do poprzedniej aktualizacji w Cyberpunku każdy Reaper Dog miał swoje wszczepy. I u jednego mogliśmy dostać dany wszczep, u innego dany. I sam pamiętam, że jeszcze dosłownie kilka tygodni temu łaziłem po tych wszystkich Reaper Dogach, by znaleźć najlepsze ulepszenia. Od aktualizacji 2.0 każdy Reaper Dog ma dostęp do tych samych ulepszeń. Sam nie do końca wiem, czy to dobry pomysł. Z jednej strony jest to dużo przyjemniejsze, w końcu nie trzeba jeździć po całym mieście, by znaleźć jakiś konkretny wszczep, ale z drugiej strony odbiera tego całego klimatu. To pewnie zależy od perspektywy, dla casualowych graczy fajnie, dla legend Night City lubiących wyzwania trochę słabo. Dla mnie osobiście, mimo tego, że już trochę godzin w Cyberpunku mam, tak mniej więcej 220 będąc konkretnym, jest to dość przyjemna zmiana. Przyjemna, bo od razu możemy poczytać o tych wszystkich wszczepach, zastanowić się nad tym, jaki build chcemy składać i faktycznie ten build złożyć. Ważne jest też to, że od teraz za każdym razem, jak chcemy wymienić jakiś dany wszczep na inny, bo przykładowo build naszej postaci nam się znudził, musimy te wszczepy kupować od nowa. Zakupiony wszczep mamy tylko na sobie, a po ściągnięciu znika on z naszego ekwipunku. Jeżeli chcemy go ponownie założyć, musimy go kupić od nowa.
Powinniśmy dostawać chociaż za takie ściągnięcie jakieś pieniądze. Miałoby to wtedy sens, bo wymieniamy przykładowo optykę na nową, kupujemy ją od Reaper Doka, a ten skupuje nasz stary sprzęt. No ale niestety tak nie jest. Szczególnie kiedy inwestujemy w najlepszy tech, idzie naprawdę szybko się wypłukać z siana. Ja osobiście zaraz po zalogowaniu do gry wydałem chyba 500 tysięcy euro dolarów na te wszystkie ulepszenia, także zdecydowanie nie są to tanie rzeczy. Aby z pewnością ulepszyć postać na najwyższy poziom, musimy wykonać nie tylko te wszystkie misje poboczne, ale też sporo kontraktów czy zleceń NCPD. Gra podobno na najwyższym poziomie trudności w końcu stała się trudna. Wiele osób na to narzekało na Reddicie, że podobno gra od aktualizacji 2.0 stała się nawet zbyt ciężka. Jak dla mnie to dobrze, po to jest najcięższy poziom trudności, by się trochę spocić, bo potem trzeba przechodzić grę jak ja Wiedźmina. Bez zbroi, bez miecza i na pięści, by czuć jakiekolwiek wyzwanie. Jak nie widzieliście odcinka, prawy górny róg lub link w opisie. Trochę potestowałem grę i powiem wam szczerze, że z najwyższym techem najcięższy poziom trudności tak jest dla dzieciaczków tak naprawdę. Ja osobiście używam takiego builda jak teraz widzicie i sprawia mi on chyba największy fun. Bieganie w wolnym tempie i sprzedawanie 20 headshotów jest zdecydowanie czymś przepięknym. W sumie nigdy w grach nie szedłem pod jakieś rzucanie nożami i tłumiki. Należę do ludzi, co zawsze biorą najgłośniejszą spluwę, która robi największy boom, a potem strzela wszędzie, gdzie popadnie. Jednak Cyberpunk to chyba jedyna taka gra, gdzie przechodzenie gry po cichu sprawiało mi faktyczny fun. Niestety osobiście, że tak da się przechodzić grę, odkryłem dopiero pod koniec rozgrywki, a do tej pory nie mogliśmy zresetować drzewka umiejętności, więc musiałem już zostać przy moim buildzie rozrabiaki. Tak było, aż do aktualizacji 2.0, bo od niej możemy nie tylko zresetować całe drzewko umiejętności, ale też rozlokować wszystkie atrybuty od nowa. Mogłem w końcu zmienić moje główne źródło damage'u z shotguna na broń z tłumikiem, która szczególnie pewnie w szpiegowskim DLC będzie robić robotę. Tak zwany imersywny gameplay będzie. Swoją drogą pamiętajcie, że cała gra pojawi się na kanale z moim komentarzem. Specjalnie nawet kupiłem mikrofon i ten cały interfejs audio, by jakość dźwięku była dużo lepsza. I byście za bardzo nie słyszeli też klawiatury i różnych stuków i puków, jakie pewnie przez kilkanaście dobrych godzin gameplayu w moim domu się pojawią. A dzięki mojej nowej stacji mam nadzieję, że nie będzie słychać. Niestety to, co mnie strasznie smuci, to usunięte przez twórców tłumiki do rewolwerów. Mój gigaczaderski różowy rewolwer stał się teraz bezużyteczny. Od teraz do każdego rewolwera została usunięta możliwość podłączenia tłumiku. A naprawdę ciężko mi było znaleźć coś, co sprawiało mi większy fun, jak one-shotowanie przeciwników jednym strzałem w głowę z potężnego rewolweru. Czy rewolwera? Nie wiem, jak się mówi. Trochę musiałem teraz pochodzić po sprzedawcach, by ogarnąć jakąś fajną broń z tłumikiem. Drzewko umiejętności faktycznie zostało rozbudowane na wiele możliwości i faktycznie możemy połączyć to w zwariowane kombinacje. Typu ninja wojownik, który zabija po cichu z ukrycia, możemy zagrać tankiem, który biega z kataną, przyjmując wszystkie obrażenia na klatę, możemy być gościem, co po cichu chodzi i zabija wszystkich z zaskoczenia, albo kimś, kto używa haków, by wybić wszystkich przeciwników, kimś, kto preferuje wybuchy, czy kimś, kto uwielbia ciężkie spluwy z dużą ilością amunicji. Muszę przyznać, że faktycznie możemy to łączyć w niespotykane buildy i faktycznie jest z tym dużo frajdy. Jeżeli się uda, pewnie nagram jeszcze odcinek o najfajniejszych buildach w Cyberpunku. Każda umiejętność ma kilka drzewek. Przykładowo opanowanie ma drzewko skrytobójstwa, drzewko z bronią z tłumikiem i rzucanie nożami. Jeżeli nie podoba wam się jedno w danej kategorii, możemy rozdać te punkty od nowa teraz. Czyli jeżeli przykładowo zainwestowałeś w rzucanie nożami w Cyberpunku, ale teraz chciałbyś spróbować postrzelać sobie headshoty z bronią z tłumikiem, możesz zresetować te punkty i możesz dać ją w inną umiejętność. Albo jeżeli coś, co kupiłeś, jest po prostu dokaszany, to możesz tą umiejętność anulować i odzyskujesz punkt. Dodano też fajną katanę taką jak z Star Warsów, ale niestety nie wiem, gdzie ją znaleźć. Pewnie jak sobie wpiszecie w neta, to znajdziecie. Ciuchy też teraz działają inaczej, bo chyba w ogóle nie dają ci armora. Armora zyskujesz z umiejętności z wszczepów, a nie z ciuchów, co ma sens. Jest to teraz super realistyczne. Część z ciuchów ma jednak bonusy, typu dzięki kominiarce masz na przykład mniejszą szansę na zauważenie ciebie, co ma sens, bo dużo ciężej przykładowo byłoby dostrzec kogoś w kominiarce w nocy, niż kogoś z odsłoniętą twarzą. Jest to naprawdę teraz fajnie i realistycznie zrobione. I czas chyba na najważniejsze, czyli ten cały rework policji. Faktycznie policja w Cyberpunku działa teraz 1000 razy lepiej.
i faktycznie przypomina ona tą z GTA. Jeżeli kogoś zabijemy, policja przybywa na miejsce, bada to miejsce zbrodni, a jeżeli nas zauważy w pobliżu, to zacznie dopiero nas gonić. Możemy jej uciec, nie jest to jakoś ciężkie, ale nie jest to też przesadnie łatwe. Z każdą gwiazdką uciec jest ciężej, a czasem jeżeli zabijemy wszystkich pobliskich policjantów, musimy się sporo naczekać, aż przybędą nowe jednostki. I faktycznie jest z tym fajna zabawa. Kiedy wsiadamy do samochodu, policja faktycznie nas goni, a ci potrafią też rozłożyć barykady. Jest fajna zabawa, kiedy przebijemy komuś opony, a ten zjeżdża z drogi i się rozbija, czy nawet jeżeli ktoś nam przebije opony, nieźle wtedy można driftować. I faktycznie chyba odczucia są takie, jakbyś w prawdziwym życiu jeździł na flakach. Część samochodów posiada wbudowane naprawdę mocne działka, z których możemy strzelać pociskami zwykłymi lub wybuchowymi. Warto się teraz uzbroić w opancerzone fury, a nie tylko te, które szybko jeżdżą. Będziemy teraz stali przed masą pytań typu, czy lepiej wysiąść z samochodu i strzelać, czy lepiej strzelać z samochodu, czy lepiej kupić jakąś furę z działkiem, czy inwestycja w nieprzebijalne opony jest dobra i czy opancerzona wolna fura będzie lepsza niż ta szybka. Wiele pytań i naprawdę wiele zabawy na wiele godzin, a takie małe wprowadzone zmiany przez całą rozgrywkę jeszcze bardziej urozmaicą ten jak dla mnie bogaty świat. A propos cyberpunka, świat po aktualizacji 2.0 żyje i to dosłownie. Nie mamy już respiących się przed naszą twarzą samochodów z dupy, a faktycznie te respią się gdzieś poza naszym zasięgiem, a potem nas mijają. To, że świat żyje, widać też będzie w rachunku za prąd, bo procesor stał się po odpaleniu nowej aktualizacji koneserem wysokich napięć i dużych voltów. Jak twój stary. A zużycie jego mocno poszło do góry od najnowszej aktualizacji. Ja na szczęście zaopatrzony jestem w 12700K i zmiana jak dla mnie jest tylko na lepsze. RIP dla braci ze słabszymi prockami. Dogtown zostało też dodane do gry. Oczywiście jeszcze nie możemy do niego wejść, ale faktycznie te wszystkie miejscówki z dodatku już w grze z daleka obejrzeć możemy. Z ważnych zmian musimy mieć też Cyberpunka 2077 na dysku SSD, jeżeli w ogóle chcemy teraz uruchomić grę. Na innym dysku się prawdopodobnie nie da. Aktualizacja 2.0 obiecywała sporo i swoje obiecywanki jak dla mnie spełniła. Sam osobiście spędziłem dzisiaj 4 godziny na prostym jeżdżeniu samochodem i strzelaniu do policji. Przeciwnicy faktycznie są mądrzejsi, tak jak mówione było, a DLC z nowym patchem zapowiada się naprawdę świetnie. Osobiście od pierwszego przedpremierowego patcha aż do dzisiaj Cyberpunka uważam za najlepszą grę, a ta aktualizacja pchnęła w tą grę jeszcze więcej. I tak, jest to największa aktualizacja, jaką Cyberpunk widział, i tak, jest to najlepsza aktualizacja, jaka trafiła prawdopodobnie kiedykolwiek do gry. Gra się teraz w tą grę naprawdę świetnie, no oczywiście nie licząc błędu, który uniemożliwił mi praktycznie zrobienie czegokolwiek, klasyczny CD Projekt Red. Ale myślę, że reset gry pomoże, a jak nie, to za chwilę pojawi się patch naprawiający te wszystkie najcięższe błędy. Nazywam się Ricky, siedzę tu 1,5 roku. Dziś wychodzę w pizdu. Ekipa od aktualizacji już spocona. Tej grze jestem w stanie wybaczyć naprawdę sporo, ale nadal nie rozumiem jednej rzeczy. Dlaczego patch 2.0 został wypuszczony tydzień przed DLC? Nie wiem, czy to ze względów logistycznych, czy to ze względów kodowych, ale muszę to powiedzieć. Decyzja ta to kompletny idiotyzm. Patch 2.0 powinien wyjść dużo wcześniej. Jestem tylko jednym graczem z tysięcy, którzy pewnie uświadczyli sporo błędów, a pewnie nie tylko mój błąd uniemożliwiał granie mi w grę. Twórcy mają teraz kilka dni na naprawienie tych wszystkich błędów, bo w innym wypadku część z graczy, po tym jak zapłaciło za DLC, nie będzie mogło nawet się nim cieszyć. Nie rozumiem tego, ale domyślam się, że też prowadzenie takiej firmy, że zmiana takich aspektów gry, a do tego wypuszczenie największego DLC, to musi być logistyczny młyn. Młyn finansowy, no i generalny syf. Pewnie przed wypuszczeniem DLC naprawią oni wszystkie najistotniejsze błędy, a kiedy wyjdzie DLC, wyjdzie też patch 2.0.1, który naprawi wszystko, co istotne. Bo zapewne wraz z dodaniem nowego patcha, zmieniać oni też muszą i kodować te zmiany w DLC, więc najbardziej po prostu im się opłaca zdenerwować graczy na tydzień, a potem już opublikować DLC i pracować dalej nad tą grą, bo wtedy mają wszystko w kupie. A DLC pewnie samo było kodowane na patch 2.0, więc wprowadzanie teraz kolejnych zmian wiązałoby się z młynem w plikach. Ilość wprowadzonych zmian w aktualizacji 2.0 jest oczywiście dużo większa niż to, co powiedziałem. A jeżeli chcecie sobie wszystkie przeczytać, to możecie teraz spauzować film.
aż tak szczegółowo tych wszystkich zmian omawiać nie będziemy, ale jak widzicie, aktualizacja zmienia naprawdę sporo. Zostawcie subskrypcję, by nie przegapić premiery Cyberpunka i wpadnijcie na gigaszefowy Discord, by... Nie wiem co, bo to gigaszefowy Discord i wstyd, że jeszcze cię tam, bratku, nie ma. A my, klasycznie, widzimy się w następnym. Kochajcie zwierzęta i jedzcie warzywa. Do zobaczenia.